Nie ukrywam, że jaram się bardzo, bo mam to do siebie, że najbardziej ekscytują mnie tematy, które poruszam rzadko. I jak mówię o czymś po raz pierwszy, to daje mi to niesamowitą frajdę, więc dziękuję Wam, że chcieliście o tym posłuchać. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z serii Wszystko, co wiem. To cykl, w którym raz w miesiącu siadam z Wami i dzielę się moją wiedzą, patentami i przemyśleniami z przeróżnych obszarów, ale każdy odcinek jest dedykowany konkretnej jednej rzeczy i staram się tam napakować jak najwięcej wartości. Także strasznie się cieszę, bo dzisiaj porozmawiamy o nauce języków obcych. Dlaczego w ogóle taki film? Ja powiem szczerze, nie uważam się za ekspertkę w tym temacie, ale jestem za każdym razem zaskoczona, ale też zaszczycona, że w mojej przestrzeni internetowej, w komentarzach czy wiadomościach prywatnych tak często od lat pojawiają się pytania o języki obce. Jest to coś, co ewidentnie Was interesuje, dlatego postanowiłam, że właśnie to będzie temat kolejnego odcinka Wszystko, co wiem. Jest to seria, która powstaje we współpracy z marką Health Lab Skin, z producentem suplementów i kosmetyków opartych o wiedzę naukową. O tym jeszcze za chwilę Wam powiem. W każdym razie dzisiaj rozmawiamy o nauce języków obcych. Mam szczerą nadzieję, że moja historia i moje doświadczenie, którym się z Wami podzielę, będzie dla Was pomocne. Ja bardzo się cieszę, bo miałam możliwość zebrania sobie tej wiedzy, poddania mojej drogi nauki języków refleksji i wyciągnięcia z tego jak najwięcej, jeśli chodzi o takie praktyczne porady, ale też przyjemnie było prześledzić tę oś czasu mojej nauki języków obcych. I to, co warto powiedzieć we wstępie, to to, że mówię po polsku. Szoker. Mówię też po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku, trochę po francusku i ja w dalszej części Wam o tym więcej opowiem, ale to, co myślę, warto nakreślić na początku, to to, że nauka języków była motywem przewodnim mojej ścieżki edukacyjnej i to myślę, że jest bardzo, bardzo istotne. Języki, szczególnie język angielski, już się nie mogę doczekać, aż zacznę Wam opowiadać historię. Były moimi ulubionymi przedmiotami. Powiedziałabym, że to były takie moje koniki. Wokół tego kręciły się moje szkoły, które kolejno wybierałam i moje studia, ale też różne zajęcia dodatkowe. Niewątpliwie jestem osobą, która ma predyspozycję do nauki języków, ale też wiecie, ja głęboko wierzę w to, że jeżeli też coś ćwiczysz na tyle często od wczesnego dzieciństwa, to może też buduje twoje predyspozycje. Nie znam się na tym. W każdym razie przez całe życie miałam takie przekonanie, że języki to jest coś, co mi dobrze wychodzi. Myślę, że mam też takie predyspozycje stricte biologiczne do tego, żeby na przykład fonetycznie sobie dobrze radzić. I to pewnie też napędzało jakąś taką moją zajawkę. Odniosę się do tego, słuchajcie, bo naprawdę materiału jest bardzo, bardzo dużo. Dajcie sobie chwilę, żeby ze mną posiedzieć, bo myślę, że pójdziemy sobie w różne fajne miejsca. Obecnie uczę się aktywnie jednego języka, ale w jakiś sposób wszystkie te języki są obecne w moim życiu. Plan na ten film jest taki, że zacznę od odpowiedzi na Wasze pytania, te, które pojawiały się najczęściej i które wydają mi się najbardziej kluczowe. Także trochę od drugiej strony, bo często kończymy Q&A-em. Ja zacznę tym Q&A-em. Potem przeprowadzę Was przez moją historię nauki każdego z języków, bo to jest bardzo ciekawe, bo tych języków jest sporo i ja zupełnie inaczej się ich uczyłam, każdego z nich. I przez to też na innym poziomie one są, mam z nimi inną relację. To bardzo fajnie nam pokaże. W sumie, znaczy będzie to bardzo fajny podkład pod to, czym zakończymy, czyli takimi moimi praktycznymi wnioskami. I raz jeszcze strasznie Wam dziękuję za to, że chcieliście obejrzeć ten film, bo mi dało to przestrzeń na to, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak wiele ta historia językowa mówi też o mnie i ile jest w tym spójności. Teraz, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, nie ukrywam, że mam tutaj też kawkę, którą sobie zrobiłam. Specjalnie na to nagranie i nie jest to moi mili byle jaka kawa, bo jest to kawa wzbogacona o adaptogeny, ale to jeszcze musicie chwilę poczekać, powiem Wam o tym za moment. Zaczynamy od pytań. Pytanie pierwsze, o to dlaczego uczę się języków, czy jest to perspektywa pracy, podróży, czy hobby i przyjemność.
Obecnie jest to perspektywa hobby i przyjemności, ale dopiero niedawno nauczyłam się czerpać przyjemność z nauki języków, bo zawsze podchodziłam do tego bardzo zadaniowo, bardzo szkolnie i zależało mi na tym, żeby mówić w danym języku dla samego mówienia, a niekoniecznie czerpałam radość z nauki, więc już zaczynamy na grubo, moi drodzy. Więc tak, teraz uczę się dla hobby i odnajduję po raz pierwszy w życiu w tym przyjemność, kiedy trochę sobie poustawiałam mental, ale też niewątpliwie podróże są ogromną tego częścią, bo uczę się po to, żeby tak realnie, słuchajcie, no właśnie, sobie odpowiem na te pytania w sumie na spontanie, realnie uczę się po to, żebym mogła rozmawiać w tych językach, kiedy jestem za granicą, bo dzięki temu jest mi o wiele łatwiej zrozumieć lokalną kulturę i społeczność, nawiązać więzi z osobami, które spotykam na swojej drodze. To jest w ogóle niesamowite uczucie, kiedy widzisz ten blask w oku człowieka za granicą, że on myśli, wow, ty mówisz w moim języku, jakie to jest fajne. Może niekoniecznie, kiedy jest to kraj anglojęzyczny, to jakoś niewiele osób dziwi. Też ludzie z krajów anglojęzycznych mają to do siebie, że zakładają, że to jest oczywiste, że wszyscy mówią ich najważniejszym językiem. Plus mamy jeszcze ten case oczywiście we francuskim, a to osobna historia. Tak, ale wcześniej ucząc się języków, uczyłam się totalnie dla zajawki, bo czułam, że to jest coś, co mi wychodzi. Więc przecież, tak jak Wam powiedziałam, to mi gdzieś tam nakręcało tę motywację. Też pod kątem podróży, ale w dużej mierze myślałam sobie, że to mi otwiera drogę zawodową. Nie wiedziałam, w jaką stronę ona będzie szła, ale miałam takie poczucie, że z językami będzie mi łatwiej. Myślę, że coś w tym jest. Ale poczekajcie, bo jeszcze miałam jakąś jedną myśl. To, że na przykład ja uwielbiam sztukę, filmy, seriale, czy nawet książki, podcasty, znajomość języka, w którym słuchasz czy oglądasz daną treść, bardzo ułatwia nam połączenie się z tym materiałem czy z tą sztuką, bo oczywiście możemy słuchać lektora, możemy czytać napisy i to też robi robotę i to jest wspaniałe. Ale język zawiera w sobie taki ładunek kulturowy i emocjonalny, że myślę, że jest to niesamowita droga do zarówno samopoznania, ale też do poznania innych kultur. I powiem Wam szczerze, to jest osobny, bardzo ciekawy wątek. Jak ja czuję, że w różnych językach mam trochę różną osobowość, to czasami wynika z tego, że jestem bardziej zawstydzona, bo na przykład gorzej mówię w danym języku, nie jestem w stanie być równie zabawna czy jakby specyficznie, precyzyjnie się wypowiadać, ale też język właśnie przez to, że to w jaki sposób jest zbudowany gramatycznie, czy jak zbudowane są słowa, jaka jest melodia, wyzwala nas trochę inną część nas i możemy się czuć bardziej lub mniej komfortowo w jednym z języków, a w drugim inaczej. Więc no, niesamowita historia i myślę, że jestem bardzo ciekawa, czy są wśród Was osoby, które też miały te refleksje. Nie ukrywam, że ta refleksja zrodziła się teraz. Ja planowałam odpowiedzieć na to pytanie w 30 sekund, więc bardzo Wam dziękuję raz jeszcze. Idziemy dalej. Czym według Ciebie najlepiej kierować się przy wyborze języka do nauki? Nie powiem Wam tego. Myślę, że nie ma reguły, każdy ma swoje powody. Ktoś ma perspektywę przeprowadzki, ktoś ma perspektywę pracy, ktoś jest zafascynowany jakąś kulturą, ktoś marzy o tym, żeby pojechać w jakieś miejsce, gdzie to będzie istotne, aby się w tym języku porozumiewać. Ktoś inny chce właśnie obejrzeć ukochaną serię czy tam serial w oryginale. Powodów jest bardzo dużo, więc to jest trochę tak, jak pytacie mnie czasami o to, gdzie bym poleciła wyjechać na weekend czy pojechać na studia. Nie wiem, to wiecie tylko Wy. Cokolwiek postanowicie, to będzie dobra decyzja, bo będzie zgodna z Wami na dany moment. Moje motywacje, jeśli chodzi o naukę języka, były inne niż są teraz, ale doprowadziły mnie tutaj, jestem za to bardzo wdzięczna, więc też uhonorujmy to tę osobę, która podjęła za nas decyzję czy o wyprowadzce, czy o podróży, czy o nauce języka. Także kierujcie się po prostu tym, co podpowiada Wam Wasze serce, Wasze potrzeby, Wasze cele na dany moment. Kolejne pytanie, jak się przełamać? Mam certyfikat C1, ale codzienność mnie przerasta. Przełamać należy się bardzo prosto, zmuszając się do tego. Po prostu trzeba zacząć mówić. Wydaje mi się, że to jest przekleństwo osób, które mają super
oceny z danego języka, które są po prostu wykute na blachę, znają wszystkie regułki, znają mnóstwo słówek, ale nie mówią i nagle widzicie kolegę czy koleżankę, którzy mają truje i wyjeżdżają za granicę i gadają. No właśnie, bo oni po prostu mówią. To nie ma znaczenia, czy robisz błędy, to nie ma znaczenia, czy masz C1, czy masz B1, po prostu trzeba się zmusić, to nie jest komfortowe. To, co pomaga się zmusić, to, co pomaga się przełamać moim zdaniem, to jest zdanie sobie sprawy, że nikogo nie obchodzi to, jak mówisz w danym języku. Okej, nie mówię tego, jeżeli pracujesz w dyplomacji i masz właśnie rozmowę z ambasadorem i obok ciebie stoi twój przełożony, prawdopodobnie obchodzi ich, jak mówisz w tym języku, więc nie chcę też, wiecie, tutaj wyskakiwać teraz z miejsca, że wszyscy jesteśmy wolnymi ptakami, ale ogólnie, jeżeli właśnie wchodzicie w temat z pewnością siebie, z taką otwartością, po prostu z chęcią komunikowania się, to ta intencja sprawia, że nawet, myślę, wasz przełożony nie zauważy, że robicie błędy, bo ważne jest to, żeby po prostu się dogadać, o co chodzi w nauce języka, nie po to, żeby nam ktoś powiedział, ale pięknie gramatycznie zrobiłeś to zdanie, tylko żeby można było komunikat X przekazać osobie Y i żeby osoba Y mogła nam odpowiedzieć i my to zrozumiemy, tylko o to chodzi, więc mi powtarzanie sobie, że tylko ja siebie krytykuję, tylko ja mam wobec siebie te oczekiwania, bardzo, bardzo, bardzo pomogło. Czy wypracowałaś sobie jakieś nawyki związane z nauką języków? Na pewno mam dużo patentów, które widzę z perspektywy czasu, którymi się z Wami podzielę później, ale nawyki w rozumieniu rzeczy, które są ze mną na co dzień, są rzeczywiście w mojej rutynie, bo ja postanowiłam, że ja nie będę tutaj w ogóle, wiecie, cukierkowo, nie będę niczego idealizować, nie będę Wam mówić, jak sobie wyobrażam naukę języków, tylko jak realnie to u mnie wygląda. Ja realnie się aktywnie nie uczę na co dzień języków, na ten moment, to jest bardzo ważne i też to wszystko rozwiniemy w dzisiejszym odcinku, ale jedyny nawyk, który ja mam, który jest właśnie nawykiem, bo ja go nie kontroluję, to jest słuchanie podcastów po angielsku. Angielski to jest język, który jest w moim życiu przez całe życie i ja tego nie robię w ogóle, żeby kultywować język. Jest to dla mnie po prostu oczywiste, że ja oglądam seriale, filmy i podcasty po angielsku, ale to rzeczywiście jest nawyk. I teraz zaczęłam słuchać podcastu po niemiecku, który mi się spodobał i wierzę, że to się stanie moim nawykiem, dlatego że to wnosi wartość do mojego życia. Czyli ja jestem taką osobą, że i znowu, to bardzo zależy od Was. Moja przyjaciółka uczy się języków w czasie wolnym dla przyjemności. Ona się nie może doczekać, że po pracy sobie usiądzie i pouczy się rosyjskiego. Ja tak nie mam, więc sposób na to, żebym ja się chciała uczyć języka, a raczej go pielęgnować i utrwalać, jest taki, że sposób, w jaki to się dzieje, musi sprawiać mi frajdę i ta nauka języka jest trochę skutkiem ubocznym. Więc mówię, to zależy, ale to jest mój kanał i to jest mój film. Więc to jest moja refleksja, więc jeżeli ja mam jakiś temat, który mnie interesuje, albo jakąś osobę, która mnie interesuje i ona akurat mówi po niemiecku, mi się sobie świetnie, można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i to jest mój nawyk, który ja rzeczywiście kultywuję. Nawykiem jest też to, że kiedy jestem w kraju, w którym znam język, to po prostu zmuszam się do mówienia, mimo że też się wstydzę, moi drodzy, w związku z poprzedniego pytania. Jak nauczyć się slangu? No to slangu wspaniale jest nauczyć się właśnie poprzez podcasty, poprzez seriale i tutaj znowu można najpierw słuchać, oglądać serial po francusku, ale z angielskimi, czy tam z polskimi napisami, jak kto woli, potem z oryginalnymi napisami. Myślę, że to jest bardzo fajny patent, im bardziej też progresuje nasz poziom. Ja na przykład nie jestem osobą, która ogląda seriale ponownie. Nigdy w życiu nie obejrzałam drugi raz serialu, może zacznę, nie wiem, ale wiem, że są osoby, które mają swoje ulubione seriale, do których wracają, więc moja przyjaciółka, będę się do niej odnosić, bo ona jest świetnym przykładem. Ona na przykład uczy się kilku języków i oglądała swój ulubiony serial w każdym z tych języków. I właśnie, najpierw z napisami angielskimi, a potem z napisami oryginalnymi, nie z oryginalnymi, tylko z tymi, w których jest na przykład właśnie lektor czy tam dubbing i na końcu już bez napisów. I to jest też bardzo fajny sposób. Inny sposób, żeby nauczyć się slangu, pewnie jest opcja wyszukiwania sobie jakichś kont, które się tym zajmują. Ja na przykład myślę, że znam bardzo dużo fajnych fraz, może nie bardzo dużo, ale sporo fajnych fraz z języka francuskiego, dlatego że chodzę na kursy do pana od francuskiego, który opiera swoją naukę między innymi o słówka
z życia i wyrażenia z życia codziennego. On bardzo obserwuje, jak zmienia się język, jak on ewoluuje i wrzucił siebie na Instagrama, więc to też jest fajne, to jest darmowy content, a ja przy okazji sobie to powtarzam, a raczej uczę się tego stacjonarnie, więc totalnie to jest wiedza, która jest też dostępna na co dzień. Myślę, że dzięki temu, że słucham podcastów i czytam po angielsku i ten język jest w moim życiu od zawsze, na full time, wręcz powiedziałabym, że konsumuję znacznie więcej treści anglojęzycznych, prawie nie konsumuję treści po polsku, to ten slang jest nieunikniony, żeby się z nim spotkać i im częściej usłyszymy daną frazę, tym bardziej zaczynamy rozumieć też, co ona oznacza. Polecam oglądanie reality show. Jezus, najlepszy sposób na naukę języka, który jest pewnie dosyć prosty mimo wszystko, nie oceniam, ale trochę. Ale też przy okazji jest bardzo dużo tego slangu. Teraz tak sobie myślę, że cały ten film powinien być z tych pytań, bo ja już po prostu naprawdę wchodzę głęboko. Jak nauczyć się dobrej wymowy i akcentu? Znowu słuchanie języka w wersji native myślę, że jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli chodzi o samą wymowę, fajnie jest mieć nauczyciela, który będzie zwracał nam uwagę na akcentowanie sylab i na wymawianie konkretnych słów. Ja miałam ten przywilej w języku angielskim, miałam ten przywilej na pewno w języku francuskim, nie chcę teraz żadnego nauczyciela pominąć, ale myślę, że tak, akurat u mnie było to wspaniałe, jest to wspaniałe, że mam przewodników, którzy zwracają na to uwagę i dla nich to jest istotne, bo wymowa i akcent to są dwie różne rzeczy, tak? Można wymówić coś poprawnie, ale z średnim akcentem, w sensie z nieautentycznym akcentem, pokusiłabym się o stwierdzenie, że ważniejsza jest wymowa od akcentu, bo chciałabym dać jakiś dobry przykład. Teraz proszę mi, to było jedyne słowo, które pamiętam, że ćwiczyliśmy to na angielskim, to było słowo development i tutaj ważna jest melodia, także to jest development, a wiele osób mówiło development i teraz znowu można powiedzieć development, źle wymawiając, ale brzmi to bardzo angielsko, wiecie, ale możecie też powiedzieć development, kiedy akcent jest średni, ale jest dobra wymowa i jest to dobrze zaintonowane, może na to połączyć, powiedzieć development, ale jak się tego nauczyć? Myślę, że wymowy może się nauczyć każdy, a jeśli chodzi o akcent, to jest bardzo często kwestia, tak jak powiedziałam na samym początku, indywidualnych predyspozycji. Ja wiem, że dla mnie jest to proste. Ja mogę bez problemu powiedzieć, nie wiem, France, czy mogę powiedzieć there, czy cokolwiek, a dla wielu osób zrobienie the jest niemożliwe. Znam bardzo wiele osób, które mówią świetnie, mają wspaniałą wymowę, ale nie są w stanie wypowiedzieć słowa the, albo nie są w stanie zrobić r francuskiego i to uważam, że jest totalnie okej i nie ma co się cisnąć. Pewnie nauczyciele wymowy, w sensie nauczyciele emisji głosu mogą Wam powiedzieć, że to jest do wyrobienia, więc totalnie śmiało próbujcie, ale myślę, że nie ma co się tak bardzo na tym fokusować, jeżeli nie przychodzi Wam to łatwo. Lepiej jest się skupić na dobrej wymowie, czyli właśnie akcentowaniu odpowiednich sylab, dlatego że wtedy jest większa szansa, że Was ktoś zrozumie, bo na przykład we francuskim, kiedy źle zaakcentujecie, to możliwe, że w ogóle nie będą wiedzieli, co macie do powiedzenia. Następnie, jak uczyć się słówek i skąd się ich uczyć? Słuchajcie, ja nie ukrywam, że ja się nie uczę na co dzień słówek, bo nie praktykuję takiej aktywnej nauki języka na co dzień. Jeśli chodzi o naukę słówek, ja osobiście polecam pójść na kurs i otaczanie się, tak jak powiedziałam, treściami w danym języku, bo wtedy to jest tak, jak ja pierwszy raz czytam swoją książkę po angielsku, to było jak miałam 14 lat i pamiętam, że nie rozumiałam co któregoś słowa, ale czytałam ją mimo wszystko. I to nie chodziło o to, żebym teraz idealnie zrozumiała tę książkę. Ta książka była trochę takim podręcznikiem. Chodziło o to, żebym zrozumiała kontekst i żebym po prostu oswajała się z tym, że mogę nie rozumieć i za którymś razem, jak usłyszysz to słowo, to zaskoczy Wam, co ono oznacza. Ja głęboko w to wierzę i bardzo fajne jest poznawanie języka właśnie z angielskiego na angielski, z francuskiego na francuski, próba opowiedzenia o tym słowie wokół tego słowa, a niekoniecznie sprawdzenia tego znaczenia bezpośrednio na nasz język rodzimy, czy nie wiem, na jakiś język inny, który znamy. Natomiast tak, powiedziałabym, że kurs albo po prostu otaczanie się tym w życiu codziennym, obserwowanie fajnych profili, które mówią o nauce języków, co uważam, że jest
super, fantastycznie, że to jest dostępne. Ja osobiście z tego nie korzystam, no bo mówię, jestem totalnym leniem w dzisiejszych czasach. Mam za sobą całe życie nauki języków i o tym zaraz Wam opowiem. Czy jadąc pierwszy raz do szkoły językowej mówiłaś po francusku? I tak i nie. Moim zdaniem nie, ale miałam jakieś takie mikropodstawy, bo uczyłam się trochę na studiach, ale jechałam na kurs, który odświeżał wiedzę dla osób, które uczyły się na przykład przez lata kiedyś, więc to było dosyć duże wyzwanie dla mnie, ale możecie jechać do szkoły i zaczynacie od zera, możecie jechać do szkoły i zaczynacie od bardziej zaawansowanego poziomu. Ja jechałam na kurs odświeżający, no i mówię, trochę tam poszukiwałam. Myślę, że do tego też przejdziemy. Jak dajesz radę utrzymać kilka języków na wysokim poziomie? Nie daję rady. Połowa moich języków naprawdę przeszła totalną degradację. Jedyny język, który udaje mi się utrzymywać i rozwijać, to jest angielski, bo w nim żyję, można powiedzieć. I francuski, bo uczęszczam regularnie na kursy, ale nie czuję, żebym też robiła wielki progres przez to, że właśnie na co dzień go tak bardzo nie utrwalam, dlatego dla mnie tak ważne jest, żeby teraz, i dlatego ja jestem też, wiecie, work in progress. Dla mnie ważne jest teraz to, żeby, i to był mój cel na ten rok, żeby sobie poszukać właśnie tej formy rozrywki, która jest dla mnie jednocześnie nauką języka, ale przede wszystkim ja widzę w tym wartość i jakąś zajawę, dlatego podcasty, dlatego seriale i trzymam za siebie kciuki. No, jest też właśnie pytanie, jak utrwalać wiedzę, żeby nie uleciała, no otaczać się tym językiem. To jest dla mnie definitywnie kluczowe. I pytacie też o aplikacje. Ja korzystałam z kilku aplikacji jakiś czas temu, kilka lat temu. Obecnie nie używam żadnej, więc może Wy jesteście tutaj bardziej oświadczeni niż ja. Jeżeli są jakieś aplikacje, które polecacie, które Wam się sprawdzają, które są skuteczne, po których widzicie progres, które Was fajnie motywują, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja też chętnie przyjmę jakąś polecajkę i sama sobie to wdrożę jako nawyk. Przerwa na picie, moi drodzy, bo to bardzo ważne. I właśnie chciałam Wam powiedzieć o mojej kawce, bo moja kawa jest zboosterowana. U mnie tak i woda, i kawa. Moja kawa jest wzbogacona o adaptogeny i to też jest bardzo fajny patent w kontekście nauki języka, żeby dbać o swój mózg. W ogóle sama nauka języka jest cudownym wsparciem dla mózgu, jest to siłownia dla mózgu, jest to coś, co zapobiega chorobom autodegeneracyjnym i sprawia, że będziemy żyć dłużej i sprawniej. Polecam, czy nauka języków, czy nauka grania na instrumencie, czy jakieś ćwiczenia matematyczne, to wszystko są bardzo podobne mechanizmy, także dbajcie o mózg. Moje ciało w ogóle strasznie prosi o orzechy włoskie i nie wiem, czy ktoś tak ma, że ja mam sprażone orzechy włoskie, to jest dygresja roku. Mam prażone orzechy włoskie bardzo często w słoiku i po prostu mogę je jeść jeden za drugim i nie mogę się powstrzymać i mam wrażenie, że po prostu mój mózg tego potrzebuje. Myślę, że to są orzechy dla mózgu, one też wyglądają jak taki mózg, ale jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo fajna dla mózgu, to są adaptogeny i oczywiście nie mam ich ze sobą. Dobra. Adaptogeny, moi drodzy, mam tutaj super, super produkt Shroomy z Health Labs Care, to jest Lion's Mane i Chaga, czyli soplówka jeżowata, moi drodzy, i Chaga, czyli błyskoporek podkorowy i to jest proszek, który możecie sobie wsypywać do dowolnego napoju, ale on bardzo fajnie działa z kawą, też trochę podkręca smak, ale absolutnie nie smakuje grzybowo i dodajecie go sobie regularnie do waszego napoju, po to, żeby między innymi wspierać pracę mózgu. Adaptogeny pomagają organizmowi lepiej radzić sobie z trudnymi warunkami środowiskowymi, między innymi ze stresem czy zwiększonym wysiłkiem fizycznym. Grzyby adaptogenne, takie jak Lion's Mane i Chaga, pomagają lepiej wykorzystać naturalne możliwości organizmu. Także ten suplement jest stworzony w oparciu o grzyby, które są doskonale znane mieszkańcom Dalekiego Wschodu i Północy. I oczywiście one są super przebadane. Też jest bardzo ważne, że adaptogeny muszą pochodzić z dobrego źródła, bo różnie z tym bywa. I jest to bardzo fajna formuła, która jest ekstraktem, co oznacza, że do 1 grama ekstraktu wykorzystuje się 15 gramów czagi, więc to jest bardzo silne, ale bardzo subtelnie działające. I w adaptogenach chodzi o to, żeby spożywać ich małe ilości, ale regularnie. I ta mieszanka specyficznie, ta mieszanka konkretnie, służy temu, żeby wesprzeć osoby, które mają intensywny tryb życia, duży wysiłek zarówno fizyczny, jak i intelektualny, ale robi to w taki sposób, że
nie pobudza nas jak wystrzał właśnie kofeiny, tylko to jest takie delikatne uwalnianie, skupienie i regeneracja organizmu w jednym. Także bardzo, bardzo, bardzo polecam wprowadzić adaptogeny i jestem ciekawa, czy jeżeli wprowadziliście adaptogeny, czy widzicie ich pozytywne działanie na swoje zdrowie. Dobra, moi drodzy, to tyle w temacie Health Labs Care. Lecimy, zajechałam tutaj z angielska, lecimy na story time, żebyście zrozumieli, o co chodzi z moją nauką języków przez całe moje życie. Zaczynamy od angielskiego. Zgodnie ze sztuką, angielski to jest język mojego życia, to jest moja miłość. Ja zaczęłam uczyć się angielskiego w wieku 5 lat w przedszkolu. Następnie w podstawówce od pierwszej klasy miałam dodatkowe zajęcia, od czwartej to była indywidualna, od czwartej chodziłam na zajęcia grupowe, już miałam super nauczycielkę, bardzo wymagającą i tak kierowało mnie życie, że wygrałam konkurs z angielskiego w szóstej klasie podstawówki i dostałam się do gimnazjum anglojęzycznego i moi rodzice zdecydowali się mnie tam posłać, to w ogóle było nieplanowane. To była szkoła, gdzie większość zajęć była większość zajęć było w języku angielskim. Mieliśmy sesję egzaminacyjną co semestr po angielsku, gdzie każdy uczeń musiał przygotować tam z trzech przedmiotów prezentację indywidualną w języku angielskim. Mieliśmy co semestr też sesję, która przypominała certyfikat językowy. Ja wtedy też chyba zdałam, tak? My chyba zdawaliśmy wtedy FIRST-a. No było to dla mnie bardzo intensywne przeżycie, bardzo dużo nauki. Miałam ten przywilej, że miałam niesamowitego nauczyciela, pozdrawiam serdecznie, w gimnazjum, który muszę powiedzieć, że odmienił moje życie. To jest dużo, aż mam ciarki, wzrusza mnie to. Angielski był zawsze moją ogromną miłością. Jezus, w ogóle się wzruszyłam. Moim największym marzeniem było zawsze mieszkać za granicą i żyć w tym wielkim świecie anglojęzycznym. Moim największym komplementem, jakim byłam w stanie sobie wyobrazić, to było mówienie jak native speaker, żeby ktoś powiedział mi, że brzmi jakbym była urodzona anglojęzycznie. I dzięki temu, że miałam tego super nauczyciela, rzeczywiście myślę, że zrobiłam niesamowity progres w nauce języka, ale nie było łatwo. Żeby Wam to pokrótce opisać, tak jak wspomniałam wcześniej, podkreślanie tej wymowy, czyli nacisk na wymowę. Nas było 12 osób w klasie, to wyglądało tak, że każdy musiał po kolei dobrze wymówić jakieś słowo i szliśmy po kolei tak długo, aż wszyscy wymówili to dobrze. Mój nauczyciel miał akurat akcent amerykański, możliwe, że dzięki temu albo przez to moja wymowa jest taka, a nie inna i to mnie w dużej mierze ukształtowało. Też powiedziałam wcześniej, posługiwanie się tłumaczeniami z angielskiego na angielski, gdzie nie było miejsca na polski w naszych notatkach. Jeśli chodzi o naukę słówek, to był, słuchajcie, hardcore. To wyglądało tak, że na każdych zajęciach my zapisywaliśmy dziesiątki słówek, nie wiem, czy nawet nie setki słówek i zasada była taka u nas, że każdy, że na początku zajęć nauczyciel mógł wziąć zeszyt od dowolnej osoby i na podstawie tego, co jest w zeszycie, tych słówek, odpytać dowolnego człowieka, który miał obowiązek mieć zapisane to, co ta osoba w swoim notesie. Bo jeżeli słuchałeś, to masz to zapisane. Więc nie wiem, czy rozumiecie, co mi chodzi. Mam nadzieję, że to w miarę logicznie wytłumaczyłam. Więc to oznaczało, że mieliśmy angielski chyba codziennie, że ja codziennie musiałam nauczyć się przynajmniej kilkudziesięciu słówek, wiedząc, że inaczej mogę zostać odpytana i dostać minusa. Nie wyobrażałam sobie dostać minusa, więc każdego dnia naprawdę byłam przygotowana i zestresowana. Czy to było dla mnie dobre? Nie wiem, ale na pewno było dobre dla mojej znajomości języka angielskiego i pamiętam właśnie wtedy rozmawialiśmy, że nauczysz się 1000 słówek, jest szansa, że pamiętasz 100. Myślę, że dlatego mój angielski jest tu, gdzie jest, bo ta baza była bardzo duża. Inna taka ciekawostka, której w ogóle nie rozumiałam, kiedy się uczyłam w szkole na tych zajęciach, to było uczenie się na pamięć regułek gramatycznych, na przykład wszystkich czasów past. I ja nie mogłam tego skumać, że pan nas odpytywał, typu dobra, past continuous i trzeba było powiedzieć w jakich, wymienić pięć zasad, kiedy się używa tego czasu. Strasznie to było dla mnie beznadziejne wtedy, ale wyglądało to tak w praktyce, że jak był test, czy certyfikat, czy jakiś sprawdzian i trzeba było
uzupełnić zdania w odpowiednim czasie. Ja z pamięci spisywałam sobie te regułki i potem, kiedy przychodziło zdanie, myślałam sobie, ok, tutaj mamy taką sytuację, że dzieje się jakaś czynność, która trwa długo, przerwana krótką, patrzyłam sobie na napisane przez siebie regułki i wpisywałam to. I to zadziałało w ten sposób, że tak dużo razy powtarzałam to, idąc za tą instrukcją, idąc tą techniką, że w końcu to zaskoczyło i zapamiętałam. I na początku strasznie mnie to irytowało, uważałam, że to jest okropne i nieintuicyjne. Finalnie zadziałało i potem już nie miałam wątpliwości, jakiego czasu użyć. Więc to na pewno była poważna tyrka. Nauczyłam się angielskiego tyrając, ucząc się dziesiątek słówek dziennie, regułek dziennie. To też jest ważne, że my właśnie przez to, że mieliśmy te sesje egzaminacyjne, w ramach tych sesji egzaminacyjnych ala certyfikatowych były sesje ustne. W ramach sesji ustnej, jeżeli zrobisz dwa błędy gramatyczne, takie kardynalne, masz niezaliczone, więc trzeba było mówić wszystko poprawnie. Presja była duża. Ale, ojejku, coś miałam wam powiedzieć, przez to, że były... to my uczyliśmy się do egzaminów ustnych, uczyliśmy się gotowych fraz, które też wydawały mi się być męczące i nienaturalne. Typu do tej pory pamiętam, there's no doubt in my mind whatsoever that. Albo nie wiem, I couldn't agree more, as far as I'm concerned. No to są proste rzeczy, ale znowu cała fraza, która myliło mi się, nie wiem, mówiłam inny przyimek, coś tam, no w ogóle bez sensu, ale jak powiesz to setny raz i na kolejnym egzaminie za kolejny rok, to w końcu te rzeczy wchodzą ci po prostu idealnie, jak masełko, i jesteś przygotowany i masz gotową frazę, która sprawia, że od razu brzmisz, jakbyś lepiej mówił w danym języku. Więc no, co ja będę mówić? Wyryłam się na blachę angielskiego. Jednocześnie oglądałam YouTube'a, jednocześnie oglądałam seriale i całe życie mam z tym językiem kontakt. Następnie w liceum miałam bardzo fajną panią nauczycielkę, ale w liceum też chodziłam na kurs do Advansa, do tego samego mojego nauczyciela, zdałam tego Advansa. Następnie już, nie, jeszcze chyba nie wjechały podcasty. Następnie pojechałam na studia do Szkocji, gdzie ten język już był ze mną do końca życia i przez ten czas już non-stop podcasty, seriale, filmy i to jest moja historia języka angielskiego. Wiem, że nie lubicie, jak to mówię, ale jestem strasznie ciekawa, ile trwa ten film. Bardzo, ale dowiemy się tego później. Dalej, mamy język niemiecki. Język niemiecki to był drugi język, którego zaczęłam się uczyć. Jak sobie robiłam tę notatkę, zastanawiałam się, po co ja się w ogóle zaczęłam uczyć niemieckiego? Jakby mam też korzenie niemieckie i myślałam sobie, może dlatego się chciałam uczyć niemieckiego, ale przypomniało mi się. On był obowiązkowy. To był obowiązkowy drugi język w mojej szkole, właśnie w tym gimnazjum językowym. Więc nie mieliśmy wyjścia. Uczyłam się niemieckiego. Spodobał mi się. Zawsze podobało mi się, jak brzmi, odkąd zaczęłam się go uczyć, może dlatego, że też moja nauczycielka mówiła tak bardzo uroczo po niemiecku i kochała ten język, więc znowu, to jest bardzo dużo o nauczycielu. Pamiętam właśnie, moja nauczycielka w gimnazjum powiedziała, że jej ukochane słowo to jest Schmetterling, czyli motyl, i ona mówiła właśnie w taki delikatny, taki cute sposób po niemiecku, że bardzo mi zmiękczyła odbiór tego języka, za to też jestem bardzo wdzięczna. I znowu, chyba zdawałam egzamin taki jakby a la first z niemieckiego w trzeciej klasie, tak mi się wydaje, w drugiej albo w trzeciej klasie, ale to, co sprawiło, że nauczyłam się niemieckiego, słuchajcie, to były wymiany. Miałam to nieszczęście, miałam to szczęście w nieszczęściu, że biorąc udział w wymianie w drugiej czy w trzeciej gimnazjum i potem w pierwszej liceum, przyjeżdżały do mnie dziewczyny, potem jeszcze chyba w drugiej liceum mieliśmy jedną. Miałam, na wymianie jest tak, że macie partnerkę, ta partnerka, partner albo partnerkę mieszka u was i potem jest wymiana. Te dziewczyny, które do mnie trafiały, na które ja trafiałam, nie znały angielskiego. Słuchajcie, ja myślałam, że ja umrę. Rodziłam te zdania, naprawdę, ale nie miałam wyjścia. Więc pytanie, jak się przełamać? Jak nie masz wyjścia, tylko się musisz dogadać, to będziesz mówić po prostu beznadziejnie, bez gramatyki, ale twój umysł będzie pracował na najwyższych obrotach i zobaczysz z tego efekt. Więc to było moje największe przekleństwo i naprawdę błogosławieństwo w jednym. Druga rzecz jest taka, że miałam takiego jakby chłopaka w sumie z Niemiec przez kilka miesięcy właśnie po tej pierwszej wymianie, z którym rozmawiałam przez nie wiem ile, ale przez długi czas rozmawialiśmy codziennie na Skype. Ja w ogóle nie, i bym chciała to teraz, ja bym bardzo chciała zobaczyć te rozmowy. No niestety to się nie da tego zrobić, ale mega bym chciała.
Rozmawialiśmy ze sobą codziennie przez nie miesiąc, przez 4 godziny po niemiecku na Skype'ie. Więc na Skype'ie, to było dawno. To sprawiło, że mój poziom języka naprawdę wywindował w kosmos, także jestem też bardzo wdzięczna za to doświadczenie. No i co wydarzyło się potem? Potem zdecydowałam się, że dobra, angielski umiem i wiem, że będę go znała, bo miałam opcję też jakby anglojęzycznej szkoły. I stwierdziłam, chciałabym mówić lepiej w tych innych językach i jedyną opcją, która wydawała mi się sensowna w mojej sytuacji, było pójście do, bo mówiłam w innych językach za słabo, po hiszpańsku, o czym zaraz powiem, więc wiedziałam, że jedynym, z którym mogę popracować na takim poziomie, żeby rzeczywiście się dostać do szkoły, bo bardzo chciałam pójść do francuskiej szkoły, ale nie znam francuskiego, więc poszłam do niemieckiego liceum i tam znowu wymiana, to była ogromna rzecz i potem mój chłopak. A drugą rzeczą też było przygotowanie do certyfikatu. To był certyfikat chyba DSD2, to był certyfikat taki no, na poziomie C1, który wymagał bardzo dużo pracy, też jakiegoś projektu takiego bardziej naukowego, niesamowitych jakichś tam rozmów, prezentacji, dużo tam się działo, ale też testu z gramatyki. Bardzo dużo się do tego testu przygotowywałam i to też sprawiło, że nauczyłam się tego języka na bardzo wysokim poziomie i to niestety potem już szło w dół. Nigdy nie jarałam się językiem niemieckim, nie jarały mnie podróże w niemieckojęzyczne miejsce jakoś szczególnie, więc nie ukrywam, że straciłam tutaj zajawę, ale poszłam na studia językowe do Szkocji, tak jak powiedziałam, i tam studiowałam między innymi niemiecki, więc nadal gdzieś tam ten język utrwalałam i budowałam swoje zasoby słów i gramatykę, ale mojego serca już tam za bardzo nie było, pamiętam. Też minus jest taki, że Niemcy zazwyczaj mówią dobrze po angielsku i chętnie mówią po angielsku, więc to nie jest takie intuicyjne, żeby przechodzić na niemiecki język. Czy coś jeszcze o niemieckim, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć? Tak, byłam na wymianie w Berlinie na studiach i tam znowu miałam jakieś zajęcia z po niemiecku, ale w większości były po angielsku i ze wszystkimi rozmawiałam po angielsku, także mój niemiecki wymaga odświeżenia i odkryłam ostatnio podcast, więc strasznie się jaram, że będę się znowu tym językiem otaczała, bo mówię, kocham ten trening mózgu. Dobra, to tak pokrótce o niemieckim. Hiszpański. Chciałam się nauczyć hiszpańskiego, dlatego że dowiedziałam się, że tam do 2050 roku życia to będzie język najczęściej mówiony, czy tam, którym się najwięcej ludzi porozumiewa na co dzień, to pamiętam, że to był jakiś argument, i mieliśmy w gimnazjum coś takiego, że od pierwszej klasy wjeżdżał niemiecki jako drugi język, a od drugiej klasy wjeżdżał trzeci język i trzeba było sobie wybrać hiszpański lub francuski i on był 2 razy w tygodniu. Ja wtedy sobie pomyślałam, że 2 razy w tygodniu to jest mało, bo innych języków mieliśmy 5 godzin, 6 godzin w tygodniu, więc coś, co będę w stanie ogarnąć 2 razy w tygodniu, to będzie pewnie hiszpański, bo jest prostszy, więc odłożyłam na bok francuski, a francuski był moim największym marzeniem, więc tutaj pięknie historia zatoczy koło, ale to za moment. Więc miałam te zajęcia, one nie były na jakimś szczególnie wysokim poziomie, skończyłam gimnazjum, coś tam znając jakieś podstawy, poszłam do liceum niemieckojęzycznego i miałam od liceum zajęcia z panem Manuelem, pozdrawiam, z Ekwadoru, który przychodził do mnie do domu na konwersację, więc ja utrzymywałam gdzieś tam kontakt z tym językiem, ale wiecie jak to jest, nie wiem, ja na zajęciach indywidualnych po prostu hulaj dusza, nie odrabiam prac domowych, coś tam poimprowizuję, wiecie, ja potrzebowałam grupy, motywacji i silnego nauczyciela, żeby mnie zmusił, bo inaczej nie chciało mi się, nie ukrywam. Jak był jakiś nauczyciel, który nie motywował, to też mi się nie chciało. Więc z panem Manuelem sobie rozmawialiśmy, tutaj na pewno ten element akcentu wjechał, czy melodii, to było bardzo fajne, także jakieś tam podstawy nadal utrzymywałam, ale jakoś bardzo mi ten język nie ewoluował, natomiast pojechałam na studia do Szkocji i tam studiowałam wspomniany niemiecki i hiszpański i rzeczywiście no przez to, że musiałam, tak jak już wiecie, no to czegoś tam się uczyłam, ale przełom, tak jak w angielskim przełom nastąpił największy w gimnazjum, z niemieckim największy w liceum, tak z hiszpańskim największy przełom nastąpił na studiach, ponieważ wyjechałam na pierwszy semestr Erasmusa do Madrytu. I znowu, przekleństwo i błogosławieństwo w jednym. Byłam jedyną Erasmuską. Miałam wszystkie zajęcia po hiszpańsku, oprócz jednych. I przede wszystkim byli sami Hiszpanie, którzy co prawda mówili w miarę po angielsku, bo byli w takiej szkole międzynarodowej, biznesowej, w której byłam na wymianie. Ale oni nie chcieli gadać po angielsku w czasie prywatnym. Ja wiedziałam, że jeżeli chcę z nimi zbudować relacje i z nimi spędzać czas, to muszę mówić po hiszpańsku. Więc pierwsze 2 tygodnie myślałam, że mi głowa odpadnie,
od wysiłku. Mówiłam tylko po hiszpańsku. I progres, jaki ja zrobiłam przez te pierwsze dni, to było coś niesamowitego. I znowu, ja mam trochę taką sytuację, że przez to, że ja mówię, że potrafię łatwo podłapać akcent, czyli potrafię powiedzieć hola, soy Carolina, encantada, esta es mi primera vez en Madrid, czy coś w tym stylu, to oni myśleli sobie, wow, ale to super mówisz po hiszpańsku. A ja na to, to jest jedyne, co bym powiedzieć, bo po prostu umiem udawać akcent, znam tylko czas teraźniejszy, jak zapytasz mnie, co robiłam wczoraj, to okaże się, że nie umiem hiszpańskiego, bo tak było. Więc dzięki temu, że obcowałam z Hiszpanami, naprawdę mój hiszpański bardzo, bardzo ewoluował. I potem pamiętam, że zrobiłam też duży progres z hiszpańskiego w Berlinie, bo miałam super nauczycielkę, też Hiszpankę, gdzie rzeczywiście sobie tę gramatykę jakoś uporządkowałam. Trochę teraz może się zaplątałam, ale bo popłynęłam w swoje wspomnienia. Bo to było tak, że właśnie w Hiszpanii, będąc w Madrycie, ogarnęłam zrozumienie, komunikację, więc się ośmieliłam, bo nie miałam wyjścia, ale z gramatyką byłam taka, że o, subjuntivo, wiecie, czasy jakieś tam warunkowe, różne rzeczy, nie wiem, jak się subjuntivo nazywa po polsku, to miałam w ogóle nieutrwalone, więc improwizowałam na maksa, dlatego fajne było to, że potem w Berlinie, na kolejnym semestrze właśnie Erasmusa, mogłam sobie utrwalić hiszpański, więc finalnie najbardziej zwycięsko wyszłam z Berlina właśnie z językiem hiszpańskim. I to jest bardzo fajna ciekawostka a propos hiszpańskiego, że hiszpański to jest pozornie łatwy język. Żeby załapać taką podstawową komunikację, to jest naprawdę szybki proces, ale potem ten próg wejścia na wyższy poziom jest bardzo wysoki, bo nagle wjeżdża bardzo dużo struktur gramatycznych, no, których się nie przeskoczy, jeżeli chce się mówić po prostu lepiej. Także tak, pozornie łatwy język, napisałam sobie pozornie łatwy język plus moja wymowa, która sprawia, że udaje, że gadam. I znowu tutaj mam ten sam wniosek, że nie przekroczy się pewnego pułapu, jeżeli się nie wykuje gramatyki. Niestety. No to się za nas samo nie włoży. No oczywiście możemy po prostu dać sobie więcej czasu, przeprowadzić się gdzieś, otarzać się tym językiem i krok po kroku, ale jeżeli chcemy zrobić naprawdę progres, trzeba wkuć. No i tyle. Ciekawostka jest taka, że mieszkając w Madrycie, zapisałam się na zajęcia z mandaryńskiego. Moim marzeniem zawsze było znać mnóstwo języków. I miałam zajęcia z mandaryńskiego z babeczką z Chin, która mówiła tylko po hiszpańsku i po chińsku, po mandaryńsku. Więc miałam zeszyt do nauki chińskiego, gdzie wszystkie tłumaczenia były na hiszpańskie. Także ja miałam taki mindfuck, słuchajcie, że naprawdę intensywny czas był na tych moich wymianach. I ciekawostka fonetyczna jest taka, że wszyscy Hiszpanie myśleli, że jestem jakąś gniuszką mandaryńską, dlatego że w chińskim jest dużo takich dźwięków jak c, c, dż, dź. Więc dla Hiszpanów brzmi to wszystko jak ble, a dla mnie brzmi to wszystko jak polski. Więc pamiętam, jak byłam na wymianie w Niemczech i Niemcy powiedzieli, że polski brzmi im jak chiński. I myślałam sobie, co wy gadacie? To potem jak usłyszałam te komplementy od Hiszpanów, że tak dobrze mi wychodzi ta wymowa, pomyślałam sobie, ach, może rzeczywiście coś w tym było, że polski brzmi jak chiński. Także bardzo miły epizod z mandaryńskim. Jedyne, co umiem powiedzieć, to jest ni hao i jakieś wo jiao sheng me mingzi, ale pewnie pomyliłam w ogóle wszystkie struktury i nie mam pojęcia, co to znaczy. Więc nie pamiętam nic. Był jeden semestr i niestety za wiele w głowie nie zostało, bo niećwiczone. I myślę, że to jest właśnie to, że jeżeli osiągniecie pewien poziom języka, to nawet jeżeli macie z nim mniejszy kontakt, to on gdzieś tam zostaje, ale i tak ucieka. Ale jeżeli nie wejdziecie na ten poziom, kiedy ogarniacie, to z czasem naprawdę zapominacie wszystkiego. No tak, wiecie, ta analogia nawet do muzyki, tak sobie myślę teraz, gram na pianinie na tyle, żeby gdzieś tam coś pokombinować, tutaj odczytać z nut, tutaj pamiętam, ale nie doszłam do tego miejsca, gdzie to jest utrwalone i teraz nie pamiętam nic. Więc z językami myślę, że może być podobnie. Ale mówię to jako praktyk, a nie jako, ja nie jestem lingwistą, nie skończyłam filologii, ja skończyłam business languages. Studiowałam na Uniwersytecie w Edynburgu Spanish and German with marketing. To oznaczało, że miałam business German, business Spanish i moduły marketingowe przez te całe studia.
na studiach w Hiszpanii miałam zajęcia z marketingu po hiszpańsku i trochę po angielsku i na studiach w Niemczech miałam zajęcia głównie po angielsku, biznesowo-socjologiczne, więc nigdy nie uczyłam się tak jak na filologii się uczy. Bardzo ważne. Ej, słuchajcie, powinnam była to powiedzieć na samym początku, że studiowałam języki, żeby może zabrzmieć, jakbym się na czymś znała. No to wiecie teraz po 40 minutach. There you go. No i teraz najważniejsze, widzicie? Już mam ciarki. Le français. Francuski. Nauka francuskiego była od zawsze moim największym marzeniem, co może się wydawać dla Was teraz absurdalne, ponieważ zanim do tego przeszłam, nauczyłam się trzech i trochę języków innych. Więc bardzo to jest zabawne dla mnie, jak na to patrzę z perspektywy czasu, ale znowu, angielski był bez dwóch zdań do przejścia. Następnie nie mogłam wybrać francuskiego, kiedy chciałam, tylko był niemiecki, więc tutaj było pierwsze rozczarowanie. Potem wybrałam hiszpański, bo nie chciałam poświęcać na pół gwizdka czasu francuskiemu. Miałam jeden semestr francuskiego, może nawet rok, fuck. Miałam chwilę francuski na studiach. Mój nauczyciel był Belgiem i był straszny, przepraszam pana, ale pan był tragiczny. On nam po prostu, słuchajcie, mieliśmy chyba 2 godziny w tygodniu, to w ogóle jest nic. I on nam rozdawał, czy nawet jeden moduł po jakieś 3 godziny. W ogóle dramat, przecież w języku najważniejsza jest systematyczność. Do tego za chwilę przejdziemy. On nam rozdawał regułki gramatyczne i mówił, o, tu jest ten czas, róbcie zadanie. No, sorry, ale tak się języka człowiek nie nauczy. Więc mam trochę duży kontrast względem tego, jak uczę się obecnie, bo to jest jedyny język, którego się aktywnie uczę, także jestem bardzo szczęśliwa. A propos jeszcze hiszpańskiego, to właśnie mam nadzieję, że słuchajcie, jak znacie jakieś fajne podcasty hiszpańskie, dajcie znać, albo jakieś fajne seriale. Seriali jest sporo, ale mam coś takiego, że jestem tak leniwa, że potrzebuję słuchać po angielsku seriali, bo wiem, że mogę się odwrócić, mogę sobie wstawić wodę i cały czas w tle słyszę, a nie siedzę i aktywnie nie słucham. I właśnie może to jest dla mnie wyzwanie, żeby się zmusić do uważnego konsumowania treści. A jestem po prostu rozleniwiona, że ten angielski jest i mogę się rozproszyć, a nie chodzi o to, żeby być przebodźcowanym, tylko żeby umieć uważnie słuchać jednej rzeczy. I ja to mówię. Więc biorę na siebie, jakby bije się po piersi, trzeba się poprawić, ale tak, poszukuję czegoś po hiszpańsku, bo po niemiecku znalazłam, tak jak Wam powiedziałam. Anyway, francuski myślę, że jest podobny do niemieckiego, jeśli chodzi o poziom trudności, że jakby od początku jest całkiem trudno i trochę nielogicznie. Ja miałam o tyle łatwiej, że przez to, że znam hiszpański i znam angielski, paradoksalnie bardzo dużo mogłam improwizować na francuskim. Tak jak Wam powiedziałam, pojechałam na kurs dla osób, które się kiedyś uczyły, pomimo że miałam za sobą tylko ten semestr na studiach, bo przez to, że mam już to doświadczenie językowe, potrafiłam łączyć gdzieś tam wątki, rozumiałam wiele ze struktur gramatycznych, rozumiałam też wiele słów, no bo wiele z nich też pochodzi z łaciny, więc można sobie trochę wtedy poszukiwać. Mówi się, że przy piątym języku, czy po piątym języku zaczyna się robić łatwo, więc jak mamy polski, angielski, niemiecki, hiszpański, no to powiedzmy, że nie licząc tego mandaryńskiego, francuski jest tym piątym, więc może to jest ten język przełomowy, po którym jest z górki, tak. Trochę mi się udało poimprowizować, ale też zdałam sobie sprawę, jakim jestem produktem szkolnym, a mianowicie, że potrafiłam, słuchajcie, rozwiązać zadanie, gdzie było wypełnij luki wypisanymi wyrazami, no nie, że macie zdania, luki, trzeba wskazać odpowiedni wyraz, nie rozumiejąc żadnego, albo na przykład jest ciągły tekst z lukami. Ja byłam w stanie zrobić to bezbłędnie, nie mając pojęcia, o czym jest tekst. Bo wydedukowałam sobie, że tu potrzebny jest rzeczownik, tutaj rodzaj żeński, tutaj liczba mnoga, tutaj czas przeszły i robiłam te zadania najszybciej i pomyślałam sobie, stara, w ogóle nie o to chodzi w nauce języków. Tu nie chodzi o to, żeby dostać 10 punktów na 10, a tak jesteśmy nauczeni w systemie. Tak uczyłam się przez całe życie, żeby zdać egzamin, zdać certyfikat, zaliczyć test. Nie zrozumieć, dowiedzieć się czegoś albo nie wiedzieć czegoś. Masz wiedzieć, masz strzelić, masz dostać punkty. Strasznie dużo mnie nauczyła nauka języków w dorosłym życiu i zupełnie inaczej teraz do tego podchodzę i tak jak powiedziałam na początku, zaczynam dopiero dostrzegać w tym ten element przyjemności, a nie ten element osiągania. Duży, duży temat, jestem przekonana, że nie jestem tutaj sama. No, w każdym razie we francuskim jest tak, że znowu,
No, nie da się prześlizgnąć bez ogarnięcia podstaw i na pewno jest to trudny język, pomaga znajomość innych języków i co? Ja skończyłam ten pierwszy rok studiów, czy tam drugi, ja nie wiem kiedy ja się uczyłam tego francuskiego, ale nic się z niego nie nauczyłam. Realnie to była męka straszna, też nie miałam do tego zupełnie motywacji, no i nauczyciel był niefajny, zwalam winę. I postanowiłam wrócić do tego tematu, bo to było moje marzenie od lat. Jak to się stało? Ach, ja się przecież 2 lata temu przeprowadziłam do Francji na kilka miesięcy, myśląc, że tam zostanę w ogóle na zawsze. Osobny temat, chciałam powiedzieć miśki, osobny temat miśki. Więc pojechałam do Francji i zaczęłam od kursu właśnie u pana od francuskiego, tego Feniksa, czyli odgrzewanie kotletów francuskich, tylko że u mnie tych kotletów za bardzo nie było, więc to było takie kupienie kotletów w Żabce i liczenie na to, że to zadziała. Zadziałało, był to bardzo intensywny czas i bardzo mnie to napaliło do nauki. Rzeczywiście spędziłam kilka miesięcy bardzo robiąc duży postęp, dlatego że byłam na 3 kursach chyba w tym czasie, właśnie takich jeszcze potem weekendowych, odświeżających wiedzę. Mieszkałam we Francji i starałam się od początku nawiązywać kontakt z lokalsami. I to było dla mnie gdzieś tam kluczowe i tak jak powiedziałam, miałam coś takiego, że trudno jest mi się zmotywować do takiej aktywnej nauki. Dla mnie najbardziej działa to, że mam ten język właśnie na co dzień, albo jestem na kursie, albo mam zajęcia, więc to co bym rekomendowała osobom podobnym, to po prostu wykupić sobie zajęcia nawet online z kimś raz w tygodniu, żeby ktoś was po prostu trzymał accountable, jak to się mówi po polsku, żeby ktoś, bo ja potrzebuję tej motywacji też z zewnątrz, wtedy czuję presję, żeby cokolwiek się przygotować, szczególnie właśnie, kiedy ten język to nie jest coś, czego potrzebujecie. I to jest właśnie moim zdaniem najsmutniejszy wniosek z tego, że kiedy miałam egzamin, kiedy miałam jakieś plany, nie wiem, no egzamin właśnie, tak, czy test, czy wiedziałam, że chcę iść na studia, albo chcę się gdzieś przeprowadzić, miałam tę motywację. A kiedy uczyłam się języka tak po prostu dla siebie, żeby mówić sobie na wakacjach, trudniej było mi ją znaleźć. Bardzo bym chciała jeszcze tego i sobie, i wszystkim innym, żeby dawać wartość temu poświęcaniu czasu na naukę języka, nawet jeżeli to jest po nic, jakby róbmy rzeczy po nic, zapisujmy się na zajęcia po nic, ale nie po nic, dlatego że tym powodem jest to, że po prostu chcemy, nawet jeżeli nie mamy z tym żadnych dalej idących planów. I myślę, że to jest takie przekleństwo naszych czasów, że jest tyle rzeczy, na które chcemy poświęcać swój czas i energię, a przecież najważniejsze jest, żeby robić to, co dla nas jest istotne po prostu, tak po prostu, żeby było nam fajnie i miło. Więc życzę nam wszystkim tego. Ja bardzo polecam kurs u Jacka, dlatego że jest to moje jedyne doświadczenie takiej nieszkolnej nauki. Jest to doświadczenie, które pokazało mi właśnie, jak wiele mam automatów ze szkoły, jak bardzo zastanawiam się, jak wypadnę, czy jestem lepsza, czy jestem gorsza, czy powiedziałam z błędem, czy ja znam odpowiedź właśnie, czy ja rozumiem w ogóle tekst, po co ja tu jestem, tak? Czy mogę mieć frajdę z tego, że odkryłam jakąś ciekawą, nową zależność, nauczyłam się też czegoś o sobie, nauczyłam się czegoś o tej kulturze, a nie tylko chcieć rozwiązać coś poprawnie, czy mówić idealnie. Nikt nie chce, żebyśmy mówili idealnie. Więc no bardzo, bardzo, bardzo dużo refleksji. Polecam Wam też rozmowę z Jackiem sprzed 2 lat, którą nagraliśmy właśnie o nauce języka. Myślę, że ona była dla mnie taka też bardzo przełomowa i tam dzielę się i swoimi refleksjami, ale przede wszystkim Jacek się też dzieli swoim niesamowitym doświadczeniem. Myślę, że mój francuski jest całkiem okej, ale bardzo bym chciała popracować nad tym, żeby właśnie pielęgnować ten język na co dzień, bo nie jestem mistrzynią utrwalania moich języków, jeżeli nie są one dla mnie tak naturalne, żeby słuchać ich w tle, jak jest w przypadku angielskiego, ale życzę sobie bardzo tego, żeby znaleźć się na to, no właśnie, żeby przypisać wartość temu, że uczę się dla samej nauki, ale też właśnie znaleźć sposoby na to, żeby ta nauka sprawiała nam frajdę. Polecam serdecznie po prostu kursy. No i na koniec, moi drodzy, krótkie podsumowanie na podstawie tego, co sobie przeanalizowaliśmy, tej całej mojej refleksji. Napisałam sobie taką listę, taką bazę zasad odnośnie tego, co pomaga nam uczyć się w dorosłym życiu języka. Po pierwsze, wykucie podstawowych regułek gramatycznych. Nie da się bez tego moim zdaniem obejść. Trzeba mieć te fundamenty. Można znać kilka fraz, ale no, ta gramatyka, no, po prostu trzeba się jej wykuć, ale też trzeba ją zrozumieć. To też jest istotne. Najlepiej dalej, nauka słówek najlepiej
w wersji francuski, francuski, angielski, angielski. Jeżeli nie znacie jakiegoś słowa, postarajcie się wytłumaczyć to naokoło, a nie na przykład zmieniać język. Plus w ogóle to jest też niesamowite, kiedy właśnie używamy tej opisowej formy, to też bardzo nas rozwija. Ale właśnie taki przykład też z mojego kursu, że ktoś zapomniał, jak jest pieprz po francusku, więc powiedział przyjaciel soli, tak? I wierzę do to, że chodzi o pieprz. Tak? Czy to jest zabawne? Jest zabawne, ale dogadasz się, to jest ekstra. Dalej mówienie, tak sobie zapisałam, czyli przełamanie się, zagadywanie w sklepie, na stacji, w taksówce. Zawsze możesz przejść na angielski, nikt cię nie oceni, a jak zaczniesz mówić, to odkryjesz, że nic tam złego ci się nie wydarzy i będziesz robić coraz większy progres. Dalej, nauka całych fraz, to co powiedziałam, właśnie wypisywanie sobie całych fraz, całych stwierdzeń. Nic mi teraz nie przychodzi do głowy, tak? Ale czy jakichś związków frazeologicznych, czy jakichś fajnych powiedzonek, gdzie to nam fajnie zapełnia połowę zdania. I wydaje mi się, że to jest super. Na pewno Jacek to robi u siebie w swoich kursach, więc ja mam to doświadczenie takie świeże z francuskim, że nie wiem, amonavi czy coś takiego, bo to jest proste, tak moim zdaniem. Zastanawiam się, czy coś jeszcze mi przyjdzie do głowy. Tu rencontres du salade, czyli nie wiem, opowiadasz bzdury, to jest akurat mówisz o sałacie, to Francuzi lubią te takie warzywne powiedzonka. Mogłam coś powiedzieć źle, bo też już minęła chwila, odkąd byłam na kursie. Coś jeszcze, co mi przyjdzie do głowy, nieważne, let's move on, kochani. Dalej, słuchanie czy oglądanie rzeczy w tych językach, nawet w tle, albo właśnie z napisami, otaczanie się tym językiem, nie wiem, oglądanie YouTube'a czy Instagrama, po to, żeby też mieć kontakt z tą mową potoczną, reality TV, po prostu osłuchiwanie się z tym językiem, ale też właśnie w tej formie takiej codziennej, to jest myślę, że bardzo fajne. Codziennej mam na myśli właśnie media społecznościowe czy programy reality i otaczanie się tym językiem, jeżeli nie możecie dosłownie w warzywniaku, to właśnie w waszych słuchawkach. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Kolejna super ważna rzecz to jest znalezienie super nauczyciela, ale to nie musi być nauczyciel, z którym macie kontakt, to może być osoba, która prowadzi konto na Instagramie, więc właśnie, jeżeli macie jakieś osoby, Jezu, błagam, jeżeli macie jakieś osoby, które prowadzą konta z niemieckiego, z hiszpańskiego i z francuskiego, dajcie znać. Mogą być nie Polacy, to też jest spoko dla mnie. Strasznie bym chciała obserwować takie osoby i właśnie też podcasterów. Znalazłam taki bardzo fajny podcast, gdzie laska mówi powoli po francusku na różne super ciekawe tematy ze świata, głównie jakieś takie społeczno-polityczne tematy i potem czyta to super szybko, ale mówi to za pierwszym razem powoli. Jezus, genialne, podlinkuję Wam to, Jezus, muszę pamiętać, podlinkuję Wam to, świetna rzecz. Kolejna rzecz, fajnie jest zrobić sobie kurs startowy z kimś, żeby dobry nauczyciel wam po prostu te podstawy ogarnął i może właśnie znalezienie dobrej apki, to też zdaje się na Was, więc dajcie znać. No i na końcu oczywiście systematyczność, stały kontakt z językiem. Ja nigdy nie bałam się o to, czy mój angielski, słuchajcie, wyparuje, bo wiedziałam, że ten kontakt z językiem jest, dlatego nie ma tutaj żadnego sekretnego składnika, jak po prostu systematyczność. I na sam koniec chcę Wam tylko powiedzieć, że pytanie, które zadaliście mi jako pierwsze, to jest pytanie, z którym zostawię Was na koniec i siebie. To jest przede wszystkim zadanie sobie pytania, dlaczego chcesz się uczyć jakiegoś języka i trzymanie dla siebie tej intencji, po prostu bycie przy tej intencji i pielęgnowanie w sobie też tego, że po prostu chcesz coś zrobić dla siebie, bo masz taką zajawę i to jest bardzo wzruszające. Uważam, że zapominamy o tym bardzo często w dorosłym życiu. We wszystkim doszukujemy się jakiegoś wyższego celu. Często z jakiegoś powodu wydaje nam się, że ten cel jest ważniejszy, bo jest na przykład zawodowy. A jak pięknym jest robić coś po prostu dla siebie, a jednocześnie nauka języka jest nie tylko nauką o innych kulturach, nauką empatii, nauką rozumienia innych narodowości, czy tego, jak działają inni ludzie, jak ewoluowały inne kultury i nacje, ale też niesamowitą drogą do samopoznania, do rozmowy ze swoim wewnętrznym krytykiem, do różnych sposobów ekspresji, nieoceniania siebie. Dla mnie w dorosłym życiu nauka języka jest o byciu w tu i teraz,
o szukaniu przyjemności w procesie i o takim nieoceniającym ekscytowaniu się czymś, co jest dla nas jednocześnie wyzwaniem, a przy okazji ogromną zabawą. Także życzę Wam takiego doświadczenia z językami. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, napiszcie koniecznie w komentarzu. Ja Wam strasznie dziękuję za to, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że to było dla Was pomocne. Dajcie mi koniecznie znać, bo to nie jest temat, gdzie wiecie, to nie jest tak, że o, nie wiem, gotowanie, sen, odżywianie, jakieś mindful praktyki. To jest taki temat, który jest mi bliski, ale nigdy nie myślałam, że stanę w roli osoby, która w jakiś sposób tutaj edukuje. Więc dajcie znać, co o tym myślicie. Pozdrawiam Was, ściskam Was mocno. Dzięki Marce Helflabsker za objęcie patronatu i za robienie takich super rzeczek Adoptogeny. Kocham, 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 kocham. Macie stały kod oczywiście Karolina10, wszystkie informacje w opisie. Całuję mocno, do zobaczenia, pa, pa.